Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Tomb Raider 2. Za każdym razem, gdy będziemy zaczynać nowy odcinek, który będzie nam skakać na początku, bo przycisk, który odpowiada za nagrywanie u mnie, akurat jest skokiem gdzieś tam na klawiaturze numerycznej z boku. Także sorry za to. Nie mamy Wenecji, beznadziejna, FPS zasłoniły mi życie, muszę je przesunąć na dół kiedyś. Jakimś przyciskiem można to, a ja nie umiem, nie znam się. Frapsa taka co niedzieli, to jest dla mnie nie do ogarnięcia. Zabij! No kotleś! No. To piachu z nim! To jeszcze. Jakiś spało, albo jakieś psy. To, że pozwoliłem ci spojrzeć tak blisko, nie znaczy, że możesz mnie po prostu pukać, ok? Dzięki. I te ptaszki ćwierkane jeszcze w ogóle tak bardzo pasują. Aha! Dobra. Chciałem z psa przeszukać coś dla ciebie, ale nie pytajcie. Czy ja mam tam wpłynąć? Chyba muszę, nie? Piękna nuta. To znaczy, że robimy dobrze. Pod wodą jej nie słychać. What the hell? Nie lubię tych leveli. Mówiłem to już? No, to fajnie. Najgorsza będzie opera z tych wszystkich. Chociaż nie jest taka zła w sumie, ale nie lubię jej po prostu. Ten level jest długi i taki średnio lubiany przeze mnie. A ten też nie jest długi, ale pewnie będzie długi w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że nie. To są czasówki chyba, nie? Nie wiem, w Minecraftie to zrobili jako czasówkę, a tutaj też chyba. Się wydaje. To zobaczymy. Dobra, nie wiem. Nie to nie. Aha, bo to bardzo w Minecraftie, bo tutaj się klika i to się będzie tak przestawiać. Wszystko jasne. Czy jest coś dla mnie? W ogóle nie ma nic, lol. Za nie milcy. Weź tak teges. Masz obiekcję, ja ciebie rozumiem, spokojnie. No, widziałaś? Mówiłem, że możesz. Chcesz, to potrafisz. Oglądałem to jakiś let's play kiedyś i wiem, że tutaj ktoś próbował doskoczyć, stąd nie umiał. To chyba była stokrotka. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Mulisko. Tak właśnie było, to byłaś ty. A nie pomyślałeś, że trzeba gdzieś wyżej wejść. Czekajcie, bo ja tutaj się walnę gdzieś i spadnę na dół, nie? O nie, udało się. Ledwo. Ale to się nie liczy. Najważniejsze, że myśmy zrobili progres i mam klucz. I teraz możemy sobie spać nawet. Mógłby dać apteczkę jeszcze jakąś, a nie tylko dupy dał i umarł. W sensie dupy dał, bo umarł. Czy tu psy, nie? No właśnie. To chodzi. Ładne jest to miejsce, takie złote akcenty w ogóle są fajne. Ten się skacze, fajna szyba wybija na dźwięk. A tu mamy dźwignię. Dźwignię? I ona nie wiem, co zrobi. Aha, otworzy. I to nie jest czasówka. Więc spokojna głowa. Dobra. Ale czekajcie, można się rozglądać. Dobra. To jest taki rozbieg elegancki, że można doskoczyć od razu. Prawda? Prawda. I ona przebiegła po szkle, które było gdzieś tam w ogóle w tym oknie, ale who cares? Powinna się nadziać stopą. Nowa Lara to od razu kwiczała, że się przybiła, czy coś takiego. Nieprawda, żebym walnął w to głową. Wcale nie. No, halo. Ten klucz to jest taki od motorówek, w sensie od łódki. Jak on się nazywa dokładnie? Boathouse. Czyli? Jak się nazywa po polsku takie miejsce, gdzie są łódki? Nie wiem, w ogóle ma takie nazwa? Dziwi. Dobra, wskakuj tu, moja droga. Zaczynamy zabawę. Jak się tu pływa? Szczołkami po prostu, nie? Tyle dobrze. Tutaj się nie da, prawda? Szczela mi coś. Ja nie mam życia, ja muszę mieć apteczkę. Dacie wiarę? Znaczy tak czy siak będę musiał mieć apteczkę w tym levelu. Levelu... W ogóle apteczki na początku w TR2 są jak na wagę złota, ale potem ich jest strasznie dużo. Dobra, zabiję go jakoś. On daje nam automaty. Zaraz zobaczymy, co to jest. Za broń. Automatyki. Dobra, ile mam apteczek? Niedużo. Ale z niej sobie skorzystamy. To było coś, mi telefon mówi. Zastanawiam się jeszcze jedno. Zapiszę.
O, świetnie. Teraz zapiszę. Tak. Gdzieś niżej. I lecimy chyba tędy. Mogę wziąć na przykład flarę? Mogę. Chciałbym też tutaj trafić na przykład, ale tak widzę, że średnio. Mogę to zrobić. Tu jest sekret, ale na razie go oleję i wrócę tam inną drogą. Bo pójdę po sekret tutaj. Dobra, możesz wysiąść. Dzięki. Mamy złoty. Kamienny, złoty, jadeitowy. W takiej kolejności bym powiedział, że się je zbiera. Natomiast jeśli chodzi o trudność zdobycia tych wszystkich sekretów, to one nie są jakoś tak zawsze rozmieszczone ze względem trudności. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ta łódka będzie mi potrzebna. Ja sobie zostawię ją już tam, gdzie muszę. Bo kiedyś bez tej łódki tu wpłynąłem i się dziwiłem, dlaczego Lara mi w ogóle nie chce ruszyć dalej. A tutaj trzeba to zrobić. Po sekrecie wrócimy, spokojnie. Ale ona mi wyszła. No i tutaj pójdziemy, bo tutaj jeszcze jest dla nas jakaś dźwignia i jakiś ludek chyba pewnie też. On mi chciał headshota walnąć swoim pistolkiem. Lol. Dobra, jeszcze coś? Halo? Jak mi tu wyskoczy na mordę zaraz jakiś po podniesieniu tego, to naprawdę nie będzie miło. Nie ma? No, macie szczęście. Dziamkaj to. Proszę, ja nie wiem jak się przesuwa na boki, to jest straszne. Dobra, zrobiło się. Najważniejsze. Mam progres. Zrobiłem jakiegoś okręta w ogóle w powietrzu. Weź flarę. Możesz to zrobić? To miało znaczyć nie? Szczury na razie zostawię, bo będą musiał wrzucić flarę, a to bez sensu, a tu jest ciemno, a tu jest sekret. Ten level nie jest długi. O, i tu flary mi dali, patrzcie. Mili są. Muszę zobaczyć, ile ich mam. Aha. 3, 2, 16, 6, 86. Nieskończoność. Smacznego. Prawda. Lara chowa automatycznie pistolety pod wodą. W sumie logiczne. Mogę tędy jakoś się przejść? Czy muszę tą drabinką? Chyba nie, nie? Chyba mogę. Czy to będzie jakiś cheat? Co mówicie? Chyba nie. Cookers! Najważniejsze to sprawdzić. Dobra. Najważniejsze to sprawdzić. Czyli tu nic nie ma. Nie ma. No i dobra, nara. Good. Teraz trzeba zapisać po tym wszystkim, bo to w ogóle jest jakaś pożoga. Nie możemy lecieć. Jedną z motorówek trzeba będzie poświęcić. Ta nuta, Boże Świętojeńskie, zapomniałem o niej, że ona w ogóle gra. Muszę to rozwalić, nie? Trzeba się rozpędzić trochę. Dobra, jedną z motorówek ja sobie już poświęcę. Dokładnie, mam nadzieję, że ja żyję. A drugą będziemy mieli teraz wolną i całą i zdatną do użytku. I mnie zaraz zabiję. Ale już tego nie zrobił. Świetnie. Jak ja nienawidzę, jak oni tak strzelają, to jest takie wredne i ja najpierw pójdę go zabić. To jest jakaś pożoga. On jeszcze przez te drewno potrafi strzelać w ogóle, dać wiarę. Wyłaź. Halo. Halo. Ona nie chce tego zrobić. Jezu. No i będzie tak strzelać we mnie, co? Lol, lucky cheat. Muszę wziąć apteczkę. Dużą. I co, fajnie ci z tym, że tak we mnie strzelasz z jakąś maską na mordzie? No i giń, szczylu. Giń. Nie chcę ci widzieć na oczy. Zumiesz, co do ciebie mówię? Zabrałeś mi tyle życia. Zbadżuj mi się motorówki. Ja przenikłem przez którąś w ogóle i teraz nie wiem, czy ja mogę coś z tym zrobić, patrzcie. Chyba mogę, nie? Albo nie. Nie wiem. Ta wygląda na dobrą. Dobra, udało się. Dobra.
Pozbyliśmy się tego. I teraz chyba tę motorówkę też trzeba wziąć, by the way. Ale nie wiem, czy ja mam to zrobić teraz, czy nie. W ogóle pojadę sobie stąd. Muszę zdobyć jakiś klucz. Czy ta nuta może się uciszyć? A co tu jest? Wiemy, że bardzo wielu osobom ta nuta się bardzo podoba. Ona dodaje tutaj klimatu na pewno. I co, przecież się skończyła, ale ja jej nie lubię. Ja chciałem tylko na daszek z powrotem. Ale nie udało mi się. A to w ogóle ja nie wiem, co było. I nie pytajcie, ja wam nie powiem. Lepiej pozostawić to bez komentarza. Nawet się, żeby mnie nie strzelał, bo jak mi zacznie strzelać i będziecie jeść, to w ogóle będzie jakaś pożoga. Masz się rozbiec. Albo nie, albo z miejsca skoczyć, jak wolisz. Coś czuję, że ten level to nie jest mój level. I w ogóle żaden. A tak to jest, jak się nie lubi tych leveli. A możesz przestać chodzić jak poparzony? On w ogóle jakby miał jakiś przykuc. Się zachowuje. Wiecie, taki... ten... modyfikator rozgrywki. Jak w Mortal Kombat. Są taki mocny. Jesus. Może to było zrobić tak ładnie, a ja zrobiłem to tak brzydko. Możesz wziąć tą apteczkę? Co to ma znaczyć? Jakieś obiekcje? No i ciała nie znikają w dwójce tak samo jak w jedynce. W trójce też nie znikają, ale w trójce, a w czwórce już znikają. Właściwie ogarnijcie. Masz coś dla mnie. Tak. Drzewka cytrynowe. Bardzo fajne. I to jest klucz do tego z pewnością, nie? No. Stilki. No dobra, no. Nazwa bardzo oryginalna, nie powiem. Tak, po zazdrości. To coś będzie. Oprócz tego, że dźwignia, która czekała na to, żeby się zamachnąć na moje życie. Jedna bramka otwarta, naszym celem jest odblokowanie takich dwóch. Na ile mi to wyjdzie i jak szybko to się okaże. To będą ludki, jak wyjdę, czyż nie? Znowu ty z tym pistoletem, z tłumikiem. On sobie strzela w inną stronę, a najlepsze jest to, że mnie trafia. W ogóle nie wiem, jakie cheaty to trzeba mieć, żeby taki być. Dobra. Co dalej? Nie w tę stronę, żebym skoczył. Chyba mi poniosło. Wadałby pójść jeszcze po sekret. I nie blokować się o jakieś w ogóle dziwne rzeczy. Ona nie wejdzie tu? Dobra, nic nie mówiłem. Zapiszmy sobie. Sejfik. Zaraz druga mańkę. Co tu będzie? Tu będzie koleś chyba, nie? Ja muszę tu wyjść. Chciałem tylko wyskoczyć. No wyskocz! Nie? Może wczytam. Patrzcie, udało mi się kliknąć na ślepo. Tak ładnie, ona już chciała wyskoczyć, tylko muszę mieć chwilę jakby odstępu. Chwilę odstępu, kawałek. Właśnie tak. Prawie. Nie strzelaj mnie przez te drewna swoje, dobra? To jest naprawdę denerwujące. Tym bardziej, że nie jest mocny, tylko zadaje duże obrażenia. Dobra, dała apteczkę, ale to mi nie rekompensuje moich strat. Gdzie moja ta łódeczka? Ile naboi dał do szoguna? Mimo, że miał w ogóle automatyczne, nie? To do szoguna dał. Jakim cudem? I w ogóle grawitacja to w tej grze, to ja chyba nie wiem. Chyba nie działa. Tu muszę pójść? Nie wiem. Mam dopalać w tej łódce, doskonale wiem, ale... Otwarte jest tu? Nie. To nie! Ja nie będę prosić. Tutaj sobie wpłynę tę łódką już. Nie, następny mu. Możesz wyjść? Coś dał? Dał coś.
a im życia. Będziemy musieli jeszcze apteczkę wziąć jedną, ja sobie zdaję z tego sprawę. I ta nuta w ogóle, weźcie ją ode mnie, ale zapiszę. Bo po pierwsze... to mi jest potrzebna ta łódka. I po drugie... to nie wiem. Coś mi strzelało, czy mi się wydawało? Mogę tutaj ja wejść? Mogę, spoko. No i good. Dawać mi to. Czy to się samoczynnie otworzy? O nie, on mnie zadźgnie zaraz. Teraz się okaże, że mnie szczury zabiją. To by było w ogóle. On coś ma? Teczka może jakaś czy coś? Dzięki. Chociaż tyle. Dobra, bo to po tę łódkę będę musiał wrócić, ale... jeszcze mamy tu parę rzeczy do zrobienia. Co ta dźwignia zrobi? Otworzy mi pewnie ci drzwi, prawda? Dokładnie tak. Mogłem teraz użyć łódki i tam się przepłynąć, ale mogę to zrobić w pław. I chyba tak zrobię. Nawet nie wiem, gdzie to jest. Znaczy wiem, gdzie to jest, ale czy ja tam dotrę? Dobra, jedna brameczka otwarta. Druga zamknięta. A tędy musimy przepłynąć, bo tędy jest, można powiedzieć, taki skrót. Gdzie to było? Tędy? Czy nie tędy? Bądź mądry mi pisz wiersze. Chyba tędy, nie? Muszę patrzeć na tlen. Kurde. Jaki ten level jest ograniczony. Nienawidzę go. To będzie tutaj. Nie lubię Wenecja. W ogóle taka woda ładna, nie? Nie ma tak w rzeczywistości. Kłamstwo. To jest tutaj. Dokładnie tak. A tu nie ma nic w górę? Dziwne. Dawaj, dawaj. No i dobra, to ładna, ładna nuta zagra. Mam nadzieję, że nikogo tu nie będzie w środku. To znaczy, że dobrze robimy. Ale jeszcze musimy sobie zapisać, bo to u góry będą ludzie, którzy nas zabiją bardzo mocno. Uwierzcie. To jest pies. Najpierw psa miałaś zabić. Zobaczcie, on mnie wziął od tyłu. To był dobry sposób, tylko Lara wzięła się na faceta z pałą. Ja wiem, że ona jest niewyżyta i w ogóle nie miała nigdy mężczyzn, ale bez przesady. Hał, hał, hał. Kurde. Ugryzł mi, ja nie... no i co ja mam tu zrobić? Automaty wziąć? Szoguna? Wezmę automaty. Zobaczcie, jaki fajny dźwięk. Usłyszycie. Hał, hał. Chwila, moment i po was. Trzeba od razu tak zrobić, a nie się męczyć. Dobra. Teraz chcę pistolet zwykły. I chyba więcej mi tu nic nie będzie grozić takiego, chociaż różnie to bywa. Ale po tej akcji ja sobie zapiszę, bo ona była wymagająca ode mnie dużo. Nie wiem czego. Na dole jest. Wiem to o tym. On już mnie widzi, nie? Czuję to. Zrobimy tak. Kurczę. Zanim się wespnę, to już umrę. A nie mówiłem? A jak ja znam tę grę. Dobra. A właśnie o to mi chodziło. No, jaki wredny. Daj mi chwilę.
Żeby cię chociaż... Jakie on ma spodnie w ogóle, dopiero teraz zauważyłem. Jeszcze raz tak zrobię. Albo i nie. Nie spychaj mnie, proszę. Widziałeś, jak cię można podejść łatwo jak dziecko? To nie, będziesz robił mi jakieś obiekcje. Czekajcie, bo teraz mamy kluczyk. Ja nie jestem pewien, gdzie ja mogę go użyć. Ale jeśli to jest tam, gdzie ja myślę, to czeka nas kawałek pływania. Mógłbym to oczywiście zrobić łódeczką, ale po co, skoro ja wolę sobie ją zostawić już tam? Ale to jest tu blisko. Po drugiej stronie. A tak to pojedziemy zaraz przez bramki i będzie jeszcze spoko. Zobaczymy, za którym razem wyjdzie mi czasówka. Najważniejsze, że te miny zostały usunięte. Czekajcie, bo jestem po drugiej stronie sekretu, ja nie chciałem tu być. Czy ja się mogę dostać na górę? Tędy? What fuck? To miało znaczyć nie, czy coś? Mogę, ej. Ja chcę. Działaś, Lara, jesteś ekstra. Wysoka kamera, nie. Po prostu nie. Ten balkonik tutaj, to da się tam iść? Chyba nie, nie? Tędy też się nie da. Dobra. Nie wiem, czy ja tą łódką mam popłynąć, tak będzie szybciej. Tak zrobię właśnie. Wyjęłaś, wyjęłaś. Jezu, dlaczego ty nie możesz od tyłu wejść? No dobra, wiem, że nie możesz, bo nie jesteś facetem, ale halo! Bez przesady. Tu jest już zamknięte. No ja się nie bawię, to jest jakiś trolling. Ja sobie to ustawię już. Ja tam się nigdzie nie spieszy. Widzenia. Poradzę sobie bez waszej motorówki. Patrzcie, i otworzyło się, to za wredna. Nie wierzę w tę grę. Popłynę sobie. To jest przecież moja ulubiona czynność w Tomb Raiderze. Pływanie. Cudownie. Co to, co chodzi? Jakieś YouTube w ogóle, o co chodzi? Nie wiem, o co chodzi. Tak, że mi się zrobił, że się z tym zapatrzył, że w ogóle aż ona walnęła głową w ścianę. Mur. No, i teraz na prawo i powinniśmy być. Tu jest w ogóle jedna z tych. I tędy będziemy płynąć. Tylko musimy sobie otworzyć jeszcze tę brameczkę, którą się otwiera. Właśnie chyba teraz idziemy, żeby to otworzyć. Przynajmniej tak to wygląda. Dobra. Dobrze spamiętać dziury na klucze. Mówicie, żeby tu zapisać? Taki kawał, nie? Na darmo by było. Iron Key. Ona chciała powiedzieć już no, ja wam mówię. Skończę nagrywać i w ogóle idę jeść pączka. Bo dzisiaj jest szósty czwartek. A, wiedziałem, żeby zapisać. Ale nie dam ci się tak łatwo. Padaj! Wrucha mnie zaszczelał. Co niemiły. Pokażę mu. Nie powstrzymasz mnie, bycz. Ona już klęknęła do laski mu prawie. Siad płaski zrobiła. A on mnie poszczelał. Ja muszę wziąć w ogóle inną broń, to tak się nie da. Aby go walnąć z szczegół na raz, co mówicie? Dałoby radę? Też wątpicie? Nie. Dobra, weź Mignitner. I szogunka weźmiesz. Jeszcze raz. Ja już nie mam po co brać apteczki. To jest ostatni przeciwnik. On potrzebuje dwa strzały, a jego z trzech trafiłem raz. Nie powiedziała no, patrzcie, bo za szybko, żem poklikał. Ja nie wiem, ja go muszę wykurzyć stąd. Niech on to do mnie sam przyjdzie. Czy ja się będę w ogóle patyczkować? Chodź tu. Smoknij mnie, wiesz gdzie? To nara. Przynajmniej apteczki dają za to, co robią człowiekowi. Okej.
Można wybierać te pistolety i wszystkie inne bronie, oczywiście klawiszami numerycznymi, ale po co? Co tu jest, przepraszam bardzo, że on mnie tak chlastał? Właśnie, coś tu musiało być. Co on tu robił, że był zamknięty? Ja nie chcę wiedzieć w ogóle. Wersja steamowa właśnie ma taki problem, że nie da się skakać na bok, jak jest sufit nad nami. Nie ma tak gdzie indziej, uwierzcie. To jest nasz skrót, muszę go poznać. Wtedy będziemy płynąć. Jezu, jak ona brodzi w tym godzinę, to jest jakaś pożoga. Świetnie. Naprawdę cudownie. Dlaczego? Ja nie chcę cię widzieć, co ty mi robisz, Tunara. I teraz którędy? Tędy się będzie płynąć. Tak, bo będziemy tędy skakać górą. To jest dosyć krótka droga. Dobrze, że w Minecraftie nie trzeba było robić tej czasówki. Można było, była opcjonalna, ale można było włączyć przycisk, który otwiera te drzwi na zawsze. Końcowe. To było fajne rozwiązanie. Nie wierzę. Lepiej ci? W końcu się przesunie, nie? Do krawędzi. Tylko 10 razy skoczycie i wszystko będzie w porządku. A tu by się sprint przydał, naprawdę. To nie tak. Zrobiłaś okręt w powietrzu, a miałaś skoczyć na główkę. Ja nie wiem, kto cię nauczył takiej polityki. Mam nadzieję, że tu nie ma kolesia. Thank God. No i to sobie zapiszemy. Przed wajchnięciem tego, bo to może się skończyć dla nas tragicznie. Dziamkaj to. Okej, wiem, że mi się to otwarło i lecimy. Bije nam jakby dzwon. Zaraz go tu trafić. No. Kobieto. Tak, to są pojazdy w Tomb Raidera klasycznych właśnie. Może się udać. Udało się. Dobra, jak się nazywa teraz to? Ten level? Krywka Bartolika, potem Opera House, nie? No, jakoś poszło, to było przerażające, okropne i to wszystko moja wina. Ten level jest w sumie lepszy niż ten, co był. No, ale to już w następnym odcinku. Także z tym żegnam, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.